Po niewielkich poprawkach Śląska Gotka wraca na salę plenarną Polskiego Sejmu. Czas na drugie czytanie ustawy uznającej śląski za język regionalny. Jest to możliwe, bo większość członków Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych poparła projekt. Przeciw była dwójka posłów Prawa i Sprawiedliwości. To już ósma próba uznania Gotki za język regionalny. Wszystko wskazuje na to, że tym razem w parlamencie może się to udać. Ale i tak ostatnie słowo będzie miał prezydent Andrzej Duda, który ustawę może zawetować. Karolina Komada. Choć to kolejne podejście, jeszcze nigdy nie było tak blisko. Już pod koniec kwietnia odbędzie się drugie czytanie dotyczące uznania języka śląskiego za regionalny. Większością głosów 8-2 Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaakceptowała projekt ustawy i wniesiona do niej poprawki. To był część poprawek legislacyjnych, część poprawek dotyczyła tego, że oczywiście jedną rzeczą jest uznanie śląskiego za regionalne, drugą możliwość wprowadzenia go do szkół. I żeby móc to zrobić realnie, to czasem na przygotowanie programów nauczania, podręczników, nauczycieli jest rok szkolny 2025-2026 i podobna poprawka dotyczyła MSW, gdzie trzeba przeprowadzić procedury naboru wniosków na granty z MSW, na dotacje dla organizacji, które dbają o język śląski i te dotacje też będą możliwe od 2025 roku. Drugie czytanie w sali plenarnej odbędzie się między 23 a 25 kwietnia. Następnie głosowanie, po którym projekt trafi na początku maja do Senatu. Czekamy w Senacie z utęsknieniem na ten projekt, żeby móc go również zarekomendować panu prezydentowi do podpisu i miejmy nadzieję, że tym razem pan Duda wykaże się postawą proobywatelską wobec wszystkich mieszkańców Polski, polskich obywateli i obywatelek i ten projekt podpisze, na co bardzo liczymy. To jest pierwszy krok ku uznaniu godności Ślązaczek i Ślązaków, ponieważ drugim krokiem będzie uznanie śląskiej mniejszości etnicznej, nad czym będziemy pracować, ponieważ w końcu w Polsce jest klimat na zrozumienie tego, że nasze różnice nas ubogacają, nasze różnice nas budują, nas wzmacniają, a nie osłabiają. Z czym od lat zgadza się Ruch Autonomii Śląska, choć według ich członków uznanie śląskiego za język regionalny to dopiero początek długiej drogi. W moim przekonaniu to samorząd wojewódzki musi na siebie wziąć częściowo odpowiedzialność. Ruch Autonomii Śląska postuluje i mam nadzieję, że to doczeka się także życzliwości ze strony nowego sejmiku. Ustanowienie jako wojewódzkiej instytucji kultury Instytutu Języka Śląskiego, który koordynował będzie te działania. No, ważne jest także, by wykorzystać te zasoby, które mamy. Wojewódzkie ośrodki metodyczne powinny włączyć się w przygotowanie wprowadzenia śląskiego do szkół. To musimy zrobić tak naprawdę szybko i intensywnie, żeby ten sukces, z którego wielu będzie się cieszyć, no, nie przerodził się w rozczarowanie. Uznanie języka śląskiego znalazło się na liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. Swoje poparcie w tym temacie zadeklarowała Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Uznanie go da m.in. możliwość montażu dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, a także wprowadzenie języka śląskiego do szkół.